Witam, tutaj Avalkizem, a to już 20 odcinek Tekita. Okrągłe się zrobiło taka liczba. A w tym miejscu mi się tradycyjnie zlagowało, jak żeby inaczej. No i tak, tu już wcześniej byliśmy. W wieżowcu się nic absolutnie nie zmieniło do ostatniego czasu. Natomiast zmieniło się przed wieżowcem i dookoła, i w ogóle w mieście. Bo tak, po pierwsze, mamy tutaj zrobione w końcu schody i się to już nie kończy tak w powietrzu nad tym kanałem. No i tu, tak jak mówiłem, jest koniec tego kanału, właściwie początek. I tutaj wpływa sobie woda z tej oto pięknej rzeczki, piękne jeziorko. Tu będą też jakieś drzewka, krzaczki i tak dalej. I tutaj rzeczka wypływająca sobie ze źródełka w skale pięknego. To jest taka tama prowizoryczna, zrobiona, właściwie nie prowizoryczna, tylko już taka na stałe, tak szczerze mówiąc. Żeby woda mi po prostu nie płynęła tutaj i żeby tego nie było takiego jakiegoś dużego jeziorka. Chociaż może tam dam tamę, a tutaj zaleję tą wodą, jeszcze nie wiem. W każdym razie odnowiłem sobie zieleń, że tak powiem, miejską. Zasiałem trawę, zasadziłem drzewa nowe. Mam nadzieję, że trochę wytrzymają dłużej. Bo już wiem już dlaczego niestety ktoś był w stanie mi to popsuć. Tutaj mi się coś stracił, jeden klocek. No i tak, to jest rzeczka, tutaj są schodki. No i na schodkach się nie kończy, jest jeszcze tutaj takie skrzyżowanie. Tu oryginalnie miała być fontanna, ale tu już trochę za dużo wody dookoła, więc tu będzie po prostu taka zielenina. Tu później będą jeszcze działki, myślę. Albo tu jakiś budynek taki inkszy, bo tutaj jest to skrzyżowanie takie ścięte, więc tutaj nie dam działki kwadratowej czy tam prostokątnej, więc tu może coś innego będzie stać. Ale tutaj wzdłuż tej dróżki będą działki. Tu już są zresztą nowe działki. Tu dwie 10x10, tutaj jest jedna, znaczy są dwie, jedna 10x10, a druga 10x12. Tutaj z kolei są też 10x12, trzy działeczki. Jedna kupiona niedawno, ktoś próbował, widzę, zrobić domek z lodu, ale mu coś nie wyszło, bo topnieje lód z powodu bliskości pochodni. I tutaj mamy tak, tu mamy ten mur już zburzony, tu jest przedłużony kawałeczek w tę stronę, dalej mi się na razie nie chciało go przedłużać, bo musiał i tak górę wykopywać trochę. Roztopię mu jeszcze kawałek domku. No i tutaj bym musiał ten mur potem jakoś do góry wyciągać. Jakoś to tam zmieniać, także na razie to tutaj tak zostanie. No i tak, tu są nowe działki, tu oczywiście pod spodem już są wszędzie... Nie! Wandale! Ktoś mi rozdeptał tę moją całą farmę. Ale hopsy mnie zostawił. Znaczy się chmiel. Fajnie. Wandalizm się szerzy. Pozbieram chociaż to, co tutaj zostało. Nawet mi ktoś trawę zasadził. Jak miło. Chyba że się sama zasadziła, bo tu... Nie, tu już nie ma nawozu ani nic. No cóż, wiedziałem, że to prędzej czy później się stanie. Tu nawet woda jest wysuszona. Albo to przez tę wodę... O! Bo ja zmieniałem sobie kuboida, a tu jest taki idiotyczny system, który zapobiega wylewaniu wody poza swoim własnym kuboidem. I z jakiegoś powodu wodę, którą ja umieściłem tutaj, jak to był mój kuboid, jak usunę, to tę wodę całą też usunęło. I to albo ktoś mi tutaj wlazł i rozdeptał, albo ta woda po prostu znikła i potem grządki się wysuszyły. Tak chyba będzie, bo tu jest z kolei bliskość tej wody tu. I to tutaj zostało. Nie wiem, co się stało. Raczej ta woda w takim razie, bo wątpię, żeby ktoś mi z premedytacją tutaj po prostu wbił i rozdeptał wszystkie grządki. Był. Dobrze przynajmniej, że mam nasiona chmielu i chmieli w ogóle. I piwo też już w beczkach zresztą. Że tyle dobrze, bo jakby się coś takiego stało w momencie, jak miałem dosłownie jednego wyrośniętego chmiela, jeden chmiel wyrośnięty, jeden taki klocek chmielu, no to by mnie chyba nosiło tutaj po tym. Okej, no i tak, to tyle z farmy. I idziemy dalej w miasto. w ogóle to jestem moderatorem. Tak. Do jakiegoś czasu. Tym serwerem zajmował się jeden admin sztuk. Jedna osoba, pojedyncza. Niemnoga. I postanowiłem, że zaaplikuję na moderatora, no i się udało i jestem. I oprócz tego serwera jeszcze właśnie powstaje w tym momencie serwer zwykłego Minecrafta, waniliowego tak zwanego, na wersję 1.7.2, czyli tę najnowszą. No i myślę, że tam też się jakoś będę udzielać, powiedzmy, coś tam, jakaś seria może będzie, tylko że to bym chciał z kimś, bo na serwerze niewykluczone, że będą frakcje, no wiadomo, we frakcji najlepsza zabawa jest, jak się gra z kimś, a nie tylko samemu, no i granie z kimś też trochę większe szanse, powiedzmy, mojej frakcji na przeżycie da. No i tak. Zająłem się też trochę porządkami w tym mieście, oprócz odnowienia zieleniny, tu jeszcze widzę, zapomniałem. Oprócz odnowienia zieleniny pousuwałem też parę starych domków i starych działek, z których ktoś się wyprowadził. No i oczywiście pierwszy rzuca się w oczy to, że tutaj nic nie stoi. Haha! Bramowa 1, 10 na 10, wolne. Wolne! Wolne! Ho, jestem siebie dumny. Tak, to tu Bramowa 1, ten taki najpiękniejszy budynek w mieście, został usunięty. I tam jeszcze chyba ze dwie działki. Tamten został usunięty, tu był domek czyjś zaczęty, ale nieskończony już od tygodnia ponad. I gościa nie było od tamtego czasu. I co jeszcze? Tu chyba. To też chyba było nieskończone. Nie wiem, i jakiś jeszcze jeden, bo wiem, że 4 w sumie skasowałem. Domki. O. No i tutaj gościu, który mi zbudował jeden klocek za szeroko. Jak mu mówiłem, żeby to zmniejszył ten dom, stwierdził, że mu się nie chce, że to tak zostanie. Jak go naciskałem, to powiedział, dobra, zrobię to później, ale nie zrobi, więc ja to zrobiłem i na razie zostanie tak, jak jest teraz, dopóki on tego nie zrobi, tak żeby było pozamykane z wszystkich stron. No i tu jest też kolejny nowy domek, którego nie było w poprzednim odcinku. Bardzo mi się podoba, że już przestają się pojawiać klocki. Klocek marki Klocek. Tylko się jakieś ciekawsze rzeczy robią. No. Tu widok na las śmierci, mogę go tak nazwać. Wszystkie drzewa ogolone z liści. Właściwie już nie drzewa, tylko już teraz takie słupki. Ale tu mi się jeszcze nie chciało nic robić. Tutaj tylko pousuwałem te pnie, które zostały i tu będę po prostu potem sadzić drzewa. Ale na razie tak mi się nie chciało. I... tak, może przelecimy sobie znowu na drugą stronę i powiem coś niecoś o planach jeszcze tutaj na tę stronę, gdzie to w ogóle będzie się kończyć, bo wspominałem, że tu będzie jakiś może budynek, tylko jeszcze nie wiemy za bardzo, jaka by miała być jego funkcja, bo piętra we wieżowcu najprawdopodobniej będę wynajmować, oczywiście też za darmo, bez żadnych opłat. Tylko że najpierw muszę go skończyć w ogóle, bo jeszcze nie mam podłóg i tych takich poprzecznych pasów z iron bloków zrobionych. Także będę musiał to zrobić. No i później jak to będzie gotowe, już to będę wynajmować pięterka. No i tak, tutaj oczywiście będzie trochę wyrównany jeszcze ten teren. Te dwa klocki w dół tutaj zejdą. I tu jeszcze będzie kawałek, myślę, że na jakieś dwie działki może w tę stronę. Chociaż nie, moment. Region się kończy gdzieś tu, mniej więcej, no to tak, no na dwie działki myślę, że miejsca wystarczy. Tu będzie kawałek muru zrobionego z okazji, że tam ktoś mieszka. I tak. No i tyle. Tutaj będzie skwerek, taki park, las, czy kijek, jak zwał, tak zwał w każdym razie. Tu w tym miejscu będą jeszcze schodki tu na górę i tu będzie taka alejka, tylko że nie z kamieni, tylko właśnie z żużlu, z grave'la, z żwiru, tak jak jest tam. Tu będzie taki switaśny, mały, drewniany mostek, taki w miarę możliwości łukowaty. No, w Minecrafcie okrągławe rzeczy to dość, to jest sztuka zrobić. No i tutaj generalnie taki park będzie, no. Tylko muszę drzewa też odbudować tu. Tu będzie park, tu będziemy już płot się zaczynać, żebym po prostu nie miał znowu na części zielonej i części piaskowej w tym samym miejscu. Także tu będzie po prostu zrobiony mur. Po jednej stronie muru to będzie pustynia, a po drugiej stronie będzie zielono. I ten mur będzie dochodzić tutaj do tego muru, tu, w tym miejscu. I tu mniej więcej tak będzie chyba to szło jak ta linia pochodni. Tu będzie mur sobie skręcać, tu będą jeszcze ze dwie działki i będzie potem mur iść tam, w tamtą stronę hen. I ta góra cała też już zostanie zrównana z ziemią najprawdopodobniej. No i... to właściwie było na tyle, jeżeli chodzi o wycieczkę krajoznawczą znowu. Jeszcze sobie zajdziemy do kanałów. Też oczywiście zejścia do kanału zrobiłem. Kanał jak kanał. Wygląda tak jak wszystkie inne. Oprócz jednego drobiazgu, bo to jest, jak wiadomo, ulica Krzywa. Nie wiem, czy ktoś zauważył nazwę na jakiejś tabliczce, jak przelatowałem, ale ulica jest krzywa. Nazywa się Krzywa, bo jest krzywa i kanały też są krzywe. Także tutaj już nie ma... tutaj się kończy... albo zaczyna... woda. Woda albo no ściek, jakby to nazwać. Tutaj też nie ma żadnej wody, żadnego nic, bo tutaj zaraz jest taki dings. I w tym miejscu nade mną jest kanał na ulicy też jeszcze krzywej, ale na tam w tym, no tu, zaraz za elektrownią. No i na tę chwilę się da wejść do elektrowni kanałami. Taki mały sekret, niespodzianka, mimo tego, że są zamknięte drzwi. Ten się da się wyjść tymi wszystkimi wyjściami, także to nie jest jakoś zabronione wchodzenie do kanałów. Do elektrowni już bardziej, no ale tutaj jakoś to zamknę tu, albo to tę drabinkę dam jakoś tu w tym kanale. Może tu nie bardzo jest miejsce, bo tu jest zaraz ta woda, no i jeden klocek obok to nie bardzo jest miejsce na drabinkę nigdzie. No i tu jest kolejne wyjście do kanałów, z kanałów i tyle. Właśnie w sklepie mi się chyba skończyły ostatnio enderperły, ale czy coś jeszcze się skończyło? Enderperły zostały wysuszone. No i tutaj poza tym to wszystko jest. Ostatnia dostawa była cały czas, jest napisane, że 21 października, co jest nie do końca prawdą, bo jakieś tam pojedyncze rzeczy uzupełniałem jeszcze w międzyczasie. No. Ktoś tam też nagrywa, widzę na YouTube'a z serwera. Dobra, na razie nie trzeba to uzupełniać za bardzo, może oprócz tych enderpearl. Także supermarket Hrabo radzi sobie nieźle. Mam... co? What the fuck? Ja miałem przecież jakieś... ile? 500, 600 tysięcy? A teraz mam 7000? Pewnie nagroda za bycie moderatorem. Ach, a miałem zaczynać skupować rzeczy tutaj w sklepie. No nic z tego niestety na razie nie wyjdzie. Trudno. W sumie to by było dzisiaj na tyle. Dzisiaj jakoś nie mam za bardzo pomysłu już co tutaj by budować. Miałem robić tutaj ten park, ale to też będzie trochę trwało, więc nie będzie jakoś szczególnie ciekawy, więc to sobie zrobię po prostu poza filmem. No ale w następnym odcinku postaram się coś tam zrobić, zbudować coś ciekawego i też pokazać, co zrobiłem w międzyczasie tak zwanym, także No, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.